Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na unboxing. Jak widzicie, sprzęt PlayStation Portal, czyli dodatkowe akcesorium, dodatkowy, można powiedzieć, kontroler do grania takiego przenośnego, mobilnego. Oczywiście to nie jest PS Vita, nie jest to PSP. To chodzi o streamowanie obrazu po prostu z PlayStation 5. Czyli jak telewizor jest, powiedzmy, zajęty, nasza, nie wiem, partnerka ogląda, powiedzmy, serial czy coś takiego, to można sobie grać, powiedzmy, w zasięgu sieci domowej Wi-Fi na ogrodzie, w sypialni, gdzieś w łóżku wieczorem, tak? Nie musimy po prostu siedzieć przed telewizorem, tylko możemy grać jakby gdziekolwiek w zasięgu naszej sieci Wi-Fi, czyli po prostu remote play. Streamowanie z PS5. No i to jest ta wygoda, to jest ta przewaga nad, powiedzmy, streamowaniem na telefon, gdzie chodzi o to, że jest to wygodniejsze. No widzimy, że to jest pełny, powiedzmy, DualSense, taki przepołowiony na pół. Także otworzymy sobie, zobaczymy, jak to się prezentuje. Tu jest karton taki dosyć sporych rozmiarów, jest to pudełko. Czyli to był taki sleeve, to już sobie damy na bok, a tutaj główne opakowanie to jest, widzimy taka jakby kasetka, tutaj fajne logo, taka szufladka jakby, żeby to sobie fajnie wyciągnąć. Pudełko też jest wzmocnione, żeby tutaj nic się nie uszkodziło. Także tutaj szary kolor dominuje, takie pakowanie właśnie w stylistyce PS5, nakładka. Tutaj oczywiście kabel USB, USB-C do ładowania, także to jest taki jakby standard. No i tak naprawdę sam portal, tutaj jeszcze pod spodem, a to była naklejka, która była na screenie, bo to jest oczywiście konsola jakby z drugiej ręki, oczywiście w bardzo, bardzo dobrym stanie i tak dalej, tak? Jest tutaj na nią 2 lata gwarancji. Z dostępnością też wiecie, że były oczywiście problemy, ale teraz już jest to wszystko lepiej zrobione. No tutaj wiadomo, widać, że to jest takie lustro, powiedzmy. Tutaj trzeba jeszcze być może pomyśleć o jakiejś folii, bo tutaj się wszystko dosłownie odbija, no ale jak widzicie, tak jak to w DualSense, bardzo dobre wykonanie, tutaj podgłośnianie, przyciszanie, włączanie konsoli, R2, L2, R1, L1, tak, głośniczki, tył, no to widzicie, tak jakby ktoś wziął DualSense'a i go po prostu rozciągnął. Tutaj właśnie ładowanie i tu jest chyba też do, nie wiem właśnie jak jest z słuchawkami, bo coś było ostatnio, że tylko te słuchawki któreś tam na Bluetooth czy coś takiego, ale nie wiem czy dobrze kojarzę. Także no tak to się prezentuje, tutaj bok. Ten grip chyba DualSense'a tutaj od tej rączki jest troszeczkę krótszy niż w normalnym padzie, gałki chyba też są mniejsze, ale ogólnie to jest bardzo, bardzo rzecz podobna. No i tutaj ten biało taki czarno-szary plastik, tutaj nic nie skrzypi, nic nie po prostu wszystko fajnie przylega. Nie wiem, czy on jest teraz naładowany, jak się go włączy, czy da się go włączyć, czy trzeba go po prostu, a tutaj jest ikona baterii, czyli bateria jest run out, jest wyładowana, także i tak to trzeba sparować z konsolą. Tu jest logo Sony oczywiście, takie małe. Widzicie na zbliżeniu. O, tutaj kotek coś już widzę, pudełkiem się zainteresował. Także tak to się prezentuje naprawdę. No i tutaj też widzicie remote play. Także tutaj jest tak, ekran. Także dobra, będę o tym opowiadał na podcaście, będziemy testować, jakiś short też się pojawi z tego, także to by było na tyle. Na razie to był unboxing PlayStation Portal, zobaczymy jak to się sprawdza po prostu w graniu
i streamowaniu z PS5. Także to by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.